Serial doczekał się 3 sezonów, a jego emisję stacja TVN zakończyła w 2011 roku. Produkcja zdążyła zgromadzić wierne grono fanów, a wieści o przygotowaniach do następnego sezonu wywołały ogromny entuzjazm widzów. Sonia Bohosiewicz zdradziła szczegóły powrotu na plan produkcji. Fani są podekscytowani. Co serial Usta powróci na antenę TVN, fani są zachwyceni radosną informacją. Produkcja stacji TVN emitowana była w latach 2010-2011 i doczekała się 3 sezonów. Serial opowiada historię Adama granego przez Pawła Wilczaka, którego życie zmienia się, gdy poznaje Julię, w którą wcielała się Magdalena Ruszczka. Oprócz nich, widzowie śledzili również losy dwóch innych par, Izy i Piotrka, czyli Sonii Bohosiewicz i Wojciecha Metzwaldowskiego oraz Agnieszki i Krzysztofa, w których wcielali się Magdalena Popławska oraz Marcin Perchuć. Widzowie świetnie przyjęli serial i bardzo żałowali, kiedy zakończono jego emisję. Niedawno w mediach pojawiły się informacje o tym, że stacja TVN wznowiła pracę nad uwielbianym przez widzów serialem. Początkowo o powrocie Usta pisał magazyn Party. Według anonimowego informatora pomiędzy stacją TVN a ekipą serialu umowy są już dopinane. Rozpoczęły się prace na planie kontynuacji serialu Usta teraz radosne informacje potwierdziła, również Sonia Bohosiewicz, która w produkcji wcielała się w rolę Izy Nowak. Na swoim Instagramie opublikowała nagranie z planu zdjęciowego, na którym droczy się z fanami. Mówiąc, że za dużo nie zdradzę, ale moja postać ma na imię Iza. Później udostępniła w sieci zdjęcie, a w komentarzach jednoznacznie dała znać fanom, że znajdowała się na planie zdjęciowym kolejnego sezonu serialu Usta. Dużo osób obstawiało powrót diagnozy, a to powrót do przygody sprzed 11 lat, napisała gwiazda na Instagramie. W komentarzach pojawiło się wiele pytań od fanów dotyczących kulisów nowego sezonu serialu. Wielbicieli najbardziej interesowało jednak to, czy w kontynuacji zobaczą pełną obsadę aktorską. Sonia Bohosiewicz potwierdziła, że na planie pracuje pełna ekipa. Niestety, widzowie prawdopodobnie nie zobaczą jednak Magdaleny Ruszczki, której bohaterka zginęła w serialu. To nie jedyna produkcja TVN, która wróci na antenę stacji. Niedawno Małgorzata Socha ujawniła, że trwają prace również nad kontynuacją serialu Brzytula. Źródło: Onet. Następny artykuł.